Czuwaj! Ja nazywam się Michał Kucza, jestem namiestnikiem harcerzy w naszej organizacji. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się niedaleko Włoszczowy, na Wielkich Harcach Majowych 2016. Co to za impreza? Jest to impreza, która odbywa się co 2 lata w naszym stowarzyszeniu. Jej celem jest to, żeby harcerze, czyli chłopcy w wieku 12-17 lat, którzy biorą udział w naszym ruchu, mogli się spotkać w czasie długiego weekendu majowego. W tym roku w Wielkich Harcach Majowych udział bierze ponad 800 osób z całej Polski, zrzeszonych powiedzmy w około 50 drużynach. Na czele każdej drużyny jest drużynowy, który brał udział w przygotowaniach tego, co tutaj się dzieje. Harcerze biorą udział w dwudniowej wielkiej grze, w czasie której wcielają się na przykład gdzieś tam w plemiona Mazowszan, Polan, rywalizują ze sobą, mają do wykonania różne zadania, sprawdzają się w technikach harcerskich. To wszystko dzieje się w 5-6-osobowych zastępach. Pewną kulminacją była wczorajsza inscenizacja Chrztu Polski, która miała swój klimat, odbywała się w nocy, także to było też duże takie artystyczne przedsięwzięcie. A dzisiaj kończą się wielkie gry, gdzie również jakby wiele się dzieje i mam nadzieję, że będą Państwo mieli to okazję zobaczyć. W pedagogice skautów Europy bardzo ważne jest pokazanie chłopakom, że wiara jest naturalnym elementem życia, tak samo jak jedzenie, tak samo jak zabawa, tak samo jak praca. I dlatego także tutaj, na Wielkich Harcach Majowych, oprócz gier, oprócz czasu rozrywki, oprócz czasu bycia razem w zastępie, w drużynie, jest też moment, kiedy chcą poświęcić się szczególnie Bogu i Jego sprawom.